Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. Hej, witam was serdecznie, Chevral z tej strony i kolejny Assassin's Creed. Robimy zadanko. Jeszcze w sumie nie wiem. Na razie wiem, że mam stanąć za sterami. He's at Fort William Henry, facing impossible odds. Get off your lazy asses, lads, and man your stations. We raise. No dobra, czyli zakład. O, czekajcie, wezmę sobie te dwa. Coś tam, coś tam. A whole year changed my life, you did, and for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Yes, I've a question for you. How long have you known of my, well, former allegiance? Oh, you mean the assassins? I knew that ages ago, Jay. I may be drunk, but I'm not blind. Or did you think I would assume you had escaped from some homicidal circus? Nie ma gadania, tylko to trzeba działać, kurde, tym bardziej, że jest... O, tam się jeszcze jeden zainteresował. Ciśniemy ich, kurde. Potrzebne mi są dodatkowe rzeczy, dodatkowe zasoby, tak więc fire! Psy, kurwa, morskie. Dawać, parszywe dziady. I ostatni, podejrzewam. Dobra. Tego też zastrzelimy. Wejdźmy na pokład. Dobra, poczekaj, chłopie. Tam. Nic mi to nie daje. Tutaj. Para. Padł. Padł. Kolejni padli. To jest o tyle fajne, że nawet nie muszę wchodzić na ten statek, bo czasem to jest to, co mówiłem w początkowych odcinkach, że to się po pewnym czasie może znudzić. Na pewno nie będę musiał naprawiać Morrigan, bo mamy... Albo i może bym musiał... Dobra, napraw Morrigan, proszę bardzo. Wydawało mi się, że jest... naprawiona. Albo tak dostałem po dupie. Dobra, dobra. Dużo trochę tych fagasów jest. Więc sobie stąd jednak uciekniemy. Swoją drogą fabuła przeskoczyła o dosyć spory okres czasu, bo tak jak tutaj może przeczytaliście, zdążyliście przeczytać albo i nie. Kamienie tytoń płonący olej. No dobra. Albo nie, nie będziemy go. Czy ja mogę użyć szybkiej podróży? Gdzie ja w ogóle muszę... O Jezu, muszę daleko iść. Misja główna. Ale nie, nie mogę nawet jakbym chciał. Szybka podróż niedostępna. No dobra, musimy uciec z pola widzenia chyba. Aaaa, to było dobre. Ładnie się wpasował w muzyczkę. Dobra, jeden mnie już zgubił. Who is it up to then?
Monroe mentioned the Grand Master. Oh, yes. The Grand Master of a colonial rite. You'd like him, Shane. His father was an assassin. Dobra, powinno być okej. Powinno być okej i powinienem móc. Aj, nie mogę, no dobra. He must have a story to tell. What is the news from Fort William? Ale kijowa pogoda. Sobie wybrałem. Reinforcements are late. General Montcalm has been blazing a path across the colonies for King Louis, hasn't he? I rather wish he'd stayed home with his mistress. His or King Louis? Either. Though I suspect the king is fine. Co tam tak strzela? I know Murphy is in the French King's bed. Now I know you're touched by that. Taking, sir. Taking damage here! Ale się wrąbałem. Ale się wrąbałem. Dobra, spadamy. O, w mordę! A nie, dobra, skończyło się. Dobra, w miarę jest okej. To jest właśnie to, że pogoda z jednej strony może być piękna, sprzyjająca takiej właśnie szybkiej podróży, a za chwilę, o, ziomeczek, to zaraz go schaltujemy. Przynajmniej będziemy mieli właśnie tak, jak było napisane. Tak mi się wydaje, bo nawet nie zwróciłem uwagi, że... Śpiewajcie, śpiewajcie, kamraci. Towarzysze broni. Dobra, ale w międzyczasie, no już można by było użyć tą... Tak, chcę szybkiej podróży użyć. Zgodnie z obietnicami trzeba się tego trzymać. Tylko kijowe jest to, że trzeba zakręcać. No dawaj, 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 ledwo co podjechałeś. Czy pod... czy wysłyszycie, co ja gadam? To jest masakra. Dolina... do Doliny Rzeki. No dobrze, sprawdźmy, co nas tam czeka. Podejrzewam, że na pewno jakieś... niespokojne zadanie. Wczytujemy. Wczytujemy. Z niecierpliwością czekamy na następną wskazówkę co do zadania. Co będzie się działo w tej dolinie? Serio? Kolejne 2000 mil? No właśnie, jakbym miał. Jak mogę sobie przyspieszyć, to robię. Możesz porozmawiać z szynkarzem w tawernie. Trzeba ją odblokować. Swoją drogą fajnie się w Black Flagu odblokowywało. Nie wiem jak tutaj. Jeszcze nie doszedłem do tego, jak się tu odblokowuje. Oj, nie. Na. Nie w tą stronę. Dobra, niech oni sobie... Get the mainsails into the wind! Crowd it all on! Podpłyjmy ten kawałek, bo i tak już jesteśmy tylko 500 metrów, a nie więcej. Ty, jak tam się dostać? O kuźwa, ale się w bambuko zrobiłem. Tędy muszę... Czekajcie, jak ja muszę... A nie, dobra. Może... Nie, no tak, tędy. Ach, dobra. Tu w ogóle mam coś nieodkrytego. Żeby teraz nie zepsuć, jak ja tu muszę polecieć. Tak, tutaj cały czas w dół. Dobra, cały czas w dół, to cały czas w dół. A
Ale sobie popłyniemy tędy. Podobają mi się mega te żagle, są takie kurcze. Mają w sobie coś. Mają w sobie przykuwający wzrok kolor i ten taki wilk, czy cholera, to raczej jest wilk. Tak, teraz w prawo. Jestem na dobrej drodze, kochani. Mimo że się oddalam, widzę 1000. Chyba jednak nie wyszło tak jak chciałem. Mogłem od razu podpłynąć. Nie, no bez przesady. Nie będę tego. Nie będę tego czegoś ruszał. Strasznie kijowa pogoda, bo widzę. Ale fajna zielona poświata, prawda? Się chyba drzewa odbijają w tym. Nie wiem, dla mnie jak... Jeśli chodzi o grafikę, tak jak się wypowiadałem z dwa odcinki temu. Dla mnie grafika taka jak teraz jest. Czemu wy mi nie mówicie, że za daleko po ten popłynęłem? No dobra. Mój bardzo wielki błąd. Ale przynajmniej możemy sobie popływać. Nie wiem, porozglądać się. Jak ładnie to wygląda, te krajobrazy. Teraz, żeby nie spierdzielić, teraz cały czas prosto. Na cholerę mi ta odzież, najlepiej to pewnie kamień się przydał, bo kamień jest potrzebny do ulepszania tych budynków tam w Nowym Jorku. Nie wiem, co tam leciało, no dobra. Jesteśmy coraz bliżej. Metal. Tam ominęłem, widzę skrzynkę, ale dobrze, nie istotne. Kurczę, będę musiał podejść gdzieś do ten, do ziomeczka, który odpowiada za konserwację mojego statku i tak, kupić na pewno amunicję, bo nie wiem ile mam. A kolejna sprawa... To oczywiście ją naprawię. Dobra, cumujmy. Od razu sobie. O właśnie. Sprawdźmy, co tym razem będziemy musieli zrobić. Sekwencji, z tego co wiem, to jest 6, a my jesteśmy na czwartej, na początku czwartej. Tak więc już honor i lojalność, no okej. Okay. Wysłuchajmy. Shay, you are a sight for sore eyes. Jack? Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here in case Johnson arrives. I'll protect the colonel. Thank you. Maybe I can finally repay my debt to him. Okej. Okay. Czyli podejrzewam, że będzie... Nie da się zranić, cele dodatkowe. Myślę, że nie będzie aż tak źle. Widzę wszędzie pełno trupów. To nie jest dobry znak. O fuck! No to by było na tyle, jeśli chodzi, nie daj się zranić o cele dodatkowe. Ale...
ale tak, dobra, powinienem. Ale powinienem był przewidzieć. No. Oszukaństwo. Oszukaństwo, bo już dawno powinienem ogarnąć to. Dobra. Good work, men. That's the last of them. Gosh. Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your men to the Morrigan. A welcome offer, Captain Cormac. Follow me. Safe passage is ahead. Dobra, idźcie przodem. So if you don't mind me asking, what happened at Fort William Henry? Poor planning and poor luck, I am afraid. Montcalm was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for Parley, he returned an offer far more generous than anticipated. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No. I wouldn't. You continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac. Risking your life for me. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you, don't I? You saved my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid, wouldn't you say? Perhaps. Myślałem, że będą po kolei znikać. You live. Attack! Take cover! No to broń, no dobrze. Keep together, men! I'll take out as many as I can. Ha ha ha! Mam nadzieję, że długo nie będzie trzeba czekać, aż padną. Dobra. Gdzieś Monro dostaje, tylko nie wiem gdzie. Tam, dobra. No. Gim, dragacie. Ten też zginął, dobra, tego tutaj. No. Bardzo ładnie. Dobra, tam jest Monroe. All right, Kenneth. Keep your men moving. I'll scout ahead and signal if there's trouble. A sensible strategy. On jeszcze żyje. Very well. I will lead my men around slowly. Trzeba trochę. Nie będę teraz przeszukiwał, dobra. 2400, no trzeba to w końcu. Co, idziemy czy co robimy? Podążaj za Kasego, tam coś tam, coś tam. Dobra, no to ciśniemy go. Oczywiście ten. No, no. Dobra, dałem radę. Od razu punkt widokowy. Wiem, nie miałem tego robić, ale jak już jestem na miejscu, to trzeba to jakoś ogarnąć. Niedaleko widzę tam już Morrigan, ale też widzę od cholery.
Zróbmy to po cichu. Tędy. Kolejny. Świetnie. Kurwa. A ciekawe, czy mogę zrobić to... Nie, nie mogę tego. Jajajajaj. Nie, 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 nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Dobra, tędy nie mogę. Tędy też nie. Obejdźmy jakoś i tu mamy dwóch, tak więc będzie łatwiej wyeliminować, jak są w grupie, rzecz jasna. I teraz ten, który ciągle myśli, że jestem tam! No, tam się jeszcze jeden uchował. To korzystając z sytuacji, przeszukajmy je. Naboje. Ja zapominam często ich przeszukiwać, kurczę, a to są potrzebne. Wow! Dobra, powinno być okej. Okay. Dobra, YOLO! Sigawasa will not relent. Sigawasa, you know this man, Mr. Cormac. Aye, Colonel. He is one of Achilles' men. An assassin, as I was. So they know I am a Templar. And now this assassin knows you live. And work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. Nie jest to nic fajnego, co? You know that's a trap, right? Indeed, Master Cormac. But we have little choice. We survived French cannons, we will survive this. Sojusznik jest bliski śmierci. No nie jest bliski śmierci, bo ma cały ten. I see him! No, no, no. Okej, okay, to mi nie wyszło. Może faktycznie powinienem żywą tarczę użyć. To jest spacją. Czyli po trochę... troszeczkę quick event. Dobra. Może mi się jakoś uda. Dobra. Okej, padł. Bardzo dobrze. Come, follow me. No spokojnie zdążyliśmy. Teraz o wiele lepiej poszło, nie? Loose the sails! You heard the captain, men! Let's get out of here! Move! Move! Chi! Haha, do widzenia! A tego temu to bym strzelił. Prosto w łeb, żeby kurde mnie nie wydał, no przecież Chi. I owe you my life, Master Cormac. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onokwaga. Then I shall depart at once, Master Cormac.
Meet me there. No dobra, widzę, że znowu cele opcjonalne nie dało rady. Zresztą nie daj się zranić, to na samym początku sami widzieliście. Dobra, kochani, zakończymy ten odcinek na dzień dzisiejszy. I co? Zaproszę was do skomentowania, jeżeli się podobał. Zostawienia ewentualnie komentarzu, bo ta gra jest na tyle ciekawa, że można podyskutować na różne tematy. I no kochani, no zapraszam was na następny odcinek, tak? Pamiętajcie, jak jesteście po raz pierwszy, a dotrwaliście do końca, żeby zostawić subskrypcję, żeby żaden mój odcinek wam nie uciekł. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Cheveral. Hej, hej.